Witam wszystkich serdecznie. Ci, którzy dołączają do nas z YouTube'a, czy z Facebooka, czy znaleźli nas właśnie na Rumble, będą mieli prawdziwą ucztę, dlatego że mamy dzisiaj trzech specjalnych gości. Jedną z nich jest Magda, która jest pielęgniarką, polską pielęgniarką, która zachorowała ostatnio na COVID-19 i opowie nam, jak była traktowana w polskim szpitalu. Drugą osobą jest Johnny. Tak a propos, to musiałem pozmieniać nazwiska tych ludzi i też zmienić ich głos, dlatego że, no wiecie, z zaistniałej sytuacji, z tej całej nagonki, są to ludzie, którzy są na poważnych stanowiskach i no, musimy ich chronić. Więc Johnny jest specjalistą od farmacji, a także będziemy mieli bardzo odważnego lekarza, którego nazwałem Marcin, który jest też renomowanym lekarzem, specjalistą polskim, który objaśni nam tak naprawdę, jakie były mechanizmy w tym szpitalu i czym się kierowali lekarze właśnie podczas leczenia naszej pielęgniarki Magdy. Ale żeby już nie przeciągać tego wstępu, to chciałbym was zapoznać dzisiaj z moimi gośćmi. Oczywiście nie mogę pokazać ich wyglądu, no i głosu, więc najpierw może przywitamy Magdę. Witamy cię, Magdo. Witam serdecznie państwa w studio i witam wszystkich słuchaczy. Johnny, powiedz coś. Witam serdecznie również, witam państwa. I nasz doktor Marcin, tak? Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, dziękuję. No właśnie, problem polegał na tym, że Magda dostała się do szpitala, bo była bardzo, bardzo chora i w pewnym momencie zdała sobie sprawę z tego, że leczenie, które tam się odbywało, tak naprawdę nie pomagało jej, a można by powiedzieć, że zaszkodziło. Ja z Jurkiem Ziębą zawsze powtarzam w tej chwili, że najgorszą rzeczą, jaka może się stać dla człowieka chorego na COVID-19, to trafienie do szpitala. Powinniśmy unikać tego, jak tylko możemy. Ja też ostatnio w grudniu miałem takie małe przejścia i chodziło tylko o to, żeby nie dostać się do szpitala. Robiłem wszystko, żeby nie dostać się do szpitala. Ale Magdo, może opowiesz nam tak w skrócie, jak to się stało, że w ogóle trafiłaś do tego szpitala i jaka była twoja kondycja w tym czasie, kiedy cię zabrano do szpitala? Dobrze, wobec tego przedstawię tak bardzo krótko. Na początku grudnia zdarzyła się taka sytuacja, że zaraziłam się prawdopodobnie w pracy, zagorączkowałam, poczułam się źle, zwolniłam się z pracy, przyszłam do domu i tego samego dnia zaczęłam już suplementować moje witaminy, suplementy przyjmować w większych ilościach, bo zauważyłam, że coś się ze mną zaczyna dziać. Coś nietypowego. Dostałam podwyższoną temperaturę, nawet dostałam później gorączkę do 39, ból głowy, ogólne takie rozbicie. Trwało to około 3 dni i poczułam się już znacznie lepiej. Oczywiście zastosowałam w większych dawkach te moje suplementy, ale trzeciego dnia doszło do nagłej utraty wzroku. Później się okazało, że to była po-covidowa sytuacja, że COVID wywołał u mnie zaawansowaną jaskrę. Wobec tego ja, mieszkająca w mniejszej miejscowości, byłam natychmiast zabrana przez moje dzieci i znalazłam się w dużym mieście. I tam trafiłam do dobrego specjalisty. Miałam pewne zabiegi wykonane, ale następna miała wizyta odbyć się za tydzień. Przez ten okres przebywałam u mojej córki i okazało się, że po 5-6 dniach stan mój zdecydowanie się pogorszył. Zaczęłam mieć duszność już wtedy i wysiłkową, i spoczynkową. Ta duszność się nasilała z dnia na dzień, a doszło do takiego momentu już krytycznego, że już doszliśmy do wniosku, że nie poradzę sobie, mimo że miałam też i tlen przygotowany obok łóżka, był u mnie lekarz, który zasuplementował, znaczy podał mi odpowiednie leki, natomiast postanowiliśmy wezwać karetkę, ponieważ doszło do tego stanu krytycznego.
Przyjechała karetka covidowa, miałam pobrany wymaz, no i się okazało, że wymaz jest dodatni. Mam tego covida, panowie zabrali mnie do szpitala. Była to trudna podróż, ponieważ ja byłam wystawiana na zewnątrz. Był to długi okres czasu, może około 40 minut, bo panowie stwierdzili, że ja muszę się dobrze natlenić, ponieważ jestem w takiej sytuacji, że brakuje mi tlenu, mam problemy z oddychaniem, więc zapewne to świeże powietrze mnie bardzo pomoże. Magda, ale jak to oni się zatrzymywali po drodze? Na początku oni zaczynali się, na samym początku, kiedy ja byłam przetransportowana, bo już nie byłam o własnych siłach w stanie sama dojść do karetki. Byłam po prostu przewieziona na wózku, następnie byłam przetransportowana do karetki. Były otwarte szeroko drzwi, no i w tym momencie panowie szukali wolnego miejsca w tym dużym mieście, ponieważ nie było wolnego miejsca na oddziale covidowym. Trwało to dość długo. Nie mogę powiedzieć, bo ja byłam w takim stanie krytycznym, że dla mnie to był taki długi, bardzo długi okres. Nie mogę sprecyzować w tej chwili absolutnie, ile czasu to trwało. Następnie podjechaliśmy pod ten szpital dany, wybrany, gdzie to miejsce było wolne, dla mnie przygotowane. I w tym momencie byłam ponownie wystawiona na zewnątrz, żebym się dotleniła, żebym zaczęła lepiej oddychać. Mimo tego miałam podłączony tlen. Znalazłam się później na izbie przyjęć, gdzie tam było może 7, 8, 9 osób. Nie kojarzę, bo ja miałam tak silną duszność, miałam problemy z koncentracją, byłam potwornie zdenerwowana i wtedy wszyscy wykonywali jednocześnie procedury. Także wszystkie osoby zadawały mi pytania, jak mnie podkuwała, pobierane miałam wymazy i to działo się w szybkim tempie. Postępowali ci wszyscy w izbie przyjęć według procedur, natomiast byłam troszkę niegrzecznie traktowana, ponieważ ja miałam problemy z koncentracją i nie byłam w stanie tak szybko odpowiadać na pytania. Chodziło też o precyzyjny wywiad i podanie pewnych danych. Magdo, może w tej chwili zapytamy naszego lekarza, czy to jest normalne, że Marcin, że tak robią z pacjentami, wystawiają ich na powietrze, żeby się dotlenili? Trudno mi powiedzieć, że pan, wiecie, państwo, bo nie wiem, jakimi środkami oni dysponowali wtedy. Być może nie mieli w ogóle tlenu w tej karetce, czy jakichś środków wspomagania wymiany gazowej. No, mógł to być jakiś taki sposób na to, żeby poprawić tą sytuację. No, ale czy pani tego wymagała, trudno mi to oceniać. Okej. Dobrze, Magdo, i co potem się stało? Następnie miałam zrobiony tomograf komputerowy i się okazało, że no niestety moje płuca już są zajęte, 40% miąższu płucnego jest zajętego i następnie zostałam przetransportowana na oddział. Oddział covidowy. I następnie byłam na tym oddziale podłączona miałam kroplówkę, podano mi zaraz Dexaven dożylnie, miałam podłączona byłam do tlenu, przepływ miałam w tym okresie 15 litrów na minutę, doustnie podano mi leki, również podano mi fraksiparynę w brzuch i dożylnie dostałam wtedy ibuprofen, ponieważ bardzo szybko zagorączkowałam po tej podróży w karetce, tak? Ponieważ ja byłam cała spocona, wystawiona na zewnątrz, wobec tego zagorączkowałam do 39. Teraz, czy możesz nam powiedzieć dokładnie, jakie leki ci podano? Tak, bardzo proszę. Więc dostawałam kroplówkę, ale to dostawałam sól fizjologiczną. Następnie dożylnie dostawałam Dexaven. Myślę, że to były duże ilości. Tlen, jak już mówiłam wcześniej, 15 litrów na minutę miałam przepływ, który systematycznie w miarę upływu dni był zmniejszany. Doustnie dostawałam Indapen, ponieważ wcześniej miałam problemy z podwyższonym ciśnieniem. Dostawałam lek o nazwie Olumiant. Ma to znaczenie, ponieważ ja zadałam pytanie, jakie leki otrzymuję, ponieważ pacjent ma prawo zapytać, czy być zorientowanym odnośnie takiej sytuacji. Się okazało, że powiedziano mi, że to jest pochodna amantadyny, bardzo dobry lek.
I dostawałam jeszcze jeden lek, nie mogłam się dowiedzieć, jaka to jest nazwa. Twierdzono, że to jest lek, który będzie mi osłaniało śluzówkę żołądka. Przepraszam, czy mogę to wtrącić? Jeśli chodzi o amoniak, to jest droga bardzo substancja, nie ma nic wspólnego z amatadyną, a natomiast ma bardzo wiele przeciwwskazań w stosunku do stosowanego razem z tym lekiem deksametazonu, który jest podstawowym składnikiem deksameru. To tylko jakby pierwsza moja uwaga. Ja tu wyświetliłem listę, którą mi przesłał Dziany, czyli nasz specjalista od farmacji. To były te leki, które dostałaś, tak? Olumiant, heparin sodium, to jest po angielsku, ale to... No to Olumiant właśnie wchodzi jakby bardzo wiele interakcji z deksametazonem, tak? Może ja zabiorę głos, bo przygotowałem się tutaj do tego może bardziej dokładnie, jeżeli chodzi o stosowanie tych leków i interakcji z tymi lekami. I tak, z tych interakcji wynika, one prawdopodobnie nie były na poziomie szpitala w ogóle weryfikowane przez nikogo. To co tutaj kolega lekarz wspomniał, Marcin, że po prostu nie było nadzoru farmakologa klinicznego prawdopodobnie, który by mógł zweryfikować interakcję. Lekarz raczej tego nie zrobi ze względu na to, że nie ma narzędzi do tego, żeby mógł zweryfikować to. Co jeszcze jest bardzo, bardzo, że tak powiem, ciężkie do przyjęcia jest to, że w wypisie pacjentki, który też mam dostęp, jest opis, że po dokładnej analizie stanu pacjentki i zastosowanych leków zastosowano w późniejszym etapie leczenia lek Olumiant. Wskazuje to na to, że takiego czegoś nie było, to jest po prostu fikcja, tak? To, co było wpisane w karcie, nie zostało w żaden sposób zweryfikowane, czy ten lek będzie miał interakcję, czy nie będzie miał. Natomiast to zdanie jest ewidentnym fałszem. A teraz sobie pozwolę przekazać pokrótce interakcje pomiędzy lekami, które były podawane pani. Czyli tak jak tutaj pan doktor zaznaczył, Marcin, deksametazon z olumiantem powoduje dosyć silne i długofalowe również działania uboczne. Po pierwsze, działa mielosupresyjnie, czyli działa uszkadzająco jak gdyby, czy zmniejszająco aktywność szpiku kostnego, co może prowadzić do chłoniaków i białaczek w dłuższym etapie, tak? To są takie poważne działania uboczne, długofalowe. Dodatkowe działania uboczne, które w przypadku infekcji wirusowej COVID-19 pojawiają się przy podaniu tego leku, to są poważne infekcje bakteryjne, grzybicze i wirusowe. W kontekście tego, że pani była już chora na COVID-19, może to ten lek nasilać objawy infekcji wirusowej. Następnym elementem, który może być bardzo niekorzystny, jeżeli chodzi o stosowanie deksametazonu i olumiantu, to jest działanie w przypadku pacjentów, którzy stosują, znaczy są chorzy na tuberkulozis, czyli tutaj będzie gruźlicę. I mają infekcję przewlekłą wirusami herpes lub Epsteina-Barra. Jeżeli te wirusy ktoś ma, przewlekle, miał, załóżmy, przed dostaniem się do szpitala, to one prawdopodobnie się aktywują. Tutaj wspominamy właśnie o działaniu immunosupresyjnym. Aha, i jeszcze jedno bardzo niebezpieczne działanie związane z przewodem pokarmowym. Stosowanie równolegle leków takich jak ibuprofen i Olumiant będzie skutkowało uszkodzeniem przewodu pokarmowego z perforacją, z pojawianiem się uchylków jelitowych. Czyli jeżeli tutaj był podawany dożylnie ibuprofen, to jest bardzo duże ryzyko. I tutaj jest to na przykład w tych interakcjach to ryzyko określone na 26 razy większe niż bez tej interakcji między tymi dwoma lekami, czyli olumiantem i ibuprofenem. Dziany, to... Jeśli mogę coś skręcić, to tak.
To niestety na leki przeciw za pana, to jest należy i ibuprofen, który pani miał. Również bardzo w znaczny sposób obniżają poziom enterycznego glutationu, co jakby może bardzo silnie pogłębiać w ogóle sam przebieg, czy niepożądany przebieg choroby. No tak, glutation jest elementem niwelującym aktywność wolnorodnikową w naszym organizmie. Jeżeli jego stężenie, czy zapas w wątrobie szczególnie spada, to pojawiają się, nasilają się stany zapalne. Tak? Natomiast następne interakcje, bo tu ich wyszło chyba 6 czy 7 w ręku w tej chwili, to... Dziany, mogę ci przerwać na moment? Tak, więc tak. W gruncie rzeczy to, co w tej chwili powiedziałeś i to, co Marcin też podkreślił, to żadne z tych leków tak naprawdę nie są w stanie pomóc osobie w takim, jak przyjedzie do szpitala, w takim stanie, jakim była Magda. To są raczej leki, które bardziej nas no, ściągną w dół, niż nam pomogą wyzdrowieć. Czy no, to... Ja myślę, że pani Magda też z tego, co mi mówiła, miała doświadczenia takie, że zarówno ona, jak i pacjenci, którzy otrzymali ten lek, momentalnie czuli się gorzej dużo, tak? W skrócie można powiedzieć tylko tyle, że Magda miała i tak sporo szczęścia, że mimo tej całej pomocy, którą uzyskała ze strony szpitala, udało się jej wyjść z tamtym żywą. Także to jest jakby pierwsza uwaga, która mi się tutaj nasuwa. Druga to jest jakby znamienna i dosyć specyficzna dla tego całego sposobu postępowania, które można powiedzmy ograniczyć do przyjmowania kwasu askorbinowego albo wlewać do żylnych, albo askorbinianu sodu w takich sytuacjach. Ja tutaj chcę ograniczenia powiedzmy tych wolnych rodników, które powodują tą całą czynność uszkadzającą w zakresie wnioszu płuc. No to nie wiem, podawanie tych substancji i tutaj zwłaszcza ten olumiat, jakby taką charakterystyczną cechę, którą Państwo możecie odnieść do wcześniej wymienionych rzeczy, pomimo że oni mówili, że on jest podobny do amatadyny, przy czym oczywiście nie ma tam żadnego. Nie ma nic wspólnego. Nie ma nic wspólnego jedno z drugim, to jest to taki wynik, który rozumiem panią przekonać o tym, że powszechnie panujące przeświadczenie o tym, że amatadyna jest skuteczna w tym leczeniu, a co jest prawdą oczywiście, miało skierować panią na to, żeby pani wsypać po prostu lek, którego jedno opakowanie miligramowe, znaczy opakowanie 28 tabletek, po 1 mg kosztuje 1307 dolarów. Oh my god! 1307 euro. A tutaj te dawki, które pani dostawała, to prawdopodobnie były dawki 4 mg. W Stanach to było pomnożyć razy 4, tak? Ta cała substancja, która miała być podobna do amantadyny, wcale nie była, natomiast jest bardzo kosztowna. Oczywiście ona idzie z środków Narodowego Funduszu, jest pokrywane te koszty tego leczenia, są pokrywane środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym cały czas nie ma na leczenie rodaków, bo po prostu wydawane są na dofinansowywanie do leków, które w ten sposób pozorny w zasadzie dają wrażenie tylko tego, że są wykorzystywane w leczeniu skutecznym przeciw-covidowym. Panowie, czy taka mikstura jest podawana każdemu pacjentowi w Polsce? Czy tylko to było... Nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle, bo to skala w ogóle tych wydatków jest potwornie wysoka, a do tego skutecznie wątpliwa. Znaczy tak, jeżeli mogę się włączyć, to pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o skuteczność tego leku również. W tej chwili trwają badania kliniczne tego leku w leczeniu COVID-19 w wybranych szpitalach na całym świecie. Z tego, co się dowiedziałem i przejrzałem dokumentację badań klinicznych, które obecnie trwają, żadne z badań nie jest prowadzone akurat chyba w tym szpitalu, w którym pani była. Jeżeli chodzi o działania uboczne tego leku i próby kliniczne, które obecnie trwają, tego leku w zastosowaniu w leczeniu COVID-19, mówimy o olumiancie, to w tej chwili w Polsce nie ma prowadzonych badań klinicznych, oficjalnych przynajmniej. Dlatego też zastanawiam się, na jakiej zasadzie ten lek był podawany w szpitalu, gdzie pani przebywała. Jedno opakowanie tego leku na rynku amerykańskim, tutaj znajomy lekarz powiedział, że to jest 1300 euro, natomiast jeżeli chodzi o... To figuruje w internecie. Na amerykańskim to widziałem 2,5 tysiąca dolarów za chyba 28 albo 30 tabletek 1-miligramowych. Natomiast w tym szpitalu, z tego co pani tutaj nam mówiła, podaje się dawkę 4 mg,
która jest zarezerwowana tylko i wyłącznie do eksperymentów medycznych. I to jest zaznaczone. Dawka terapeutyczna jest od 1 do 2 mg. Jeżeli chodzi o skuteczność tego leku, mam tutaj wstępne wyniki badań podwójnie randomizowanej ślepej próby w przypadku leczenia pacjentów z COVID-19 i skuteczność tego leku w skuteczności względnej, nie bezwzględnej, wynosi 4,9% w stosunku do kontroli. Dziany, znalazłem amerykańską cenę 2378,40 centów za 30 dni. To są 2 mg tabletek. To jest cena wyższa, bo ja mówiłem o cenie 1 mg, 1307,70 euro. Tak, jeżeli może sobie pozwolę omówić działania uboczne tego leku. I tak, jeżeli chodzi o działania uboczne na układ hematologiczny, czyli układ krwiotwórczy, no to mamy od 1 do 10% trombocytozę, wywołuje po prostu anemię ten lek. Dodatkowo immunologicznie, tak jak wcześniej mówiliśmy, zakażenia herpes, czyli wirusami z grupy herpes, opryszka, do tego półpasiec często występuje, egzemy różnego, znaczy egzemy, tak, skórne infekcje wirusowe i grypa się okazuje, również może się dołączyć grypa w tym przypadku. Dodatkowe działania uboczne na układ mięśniowo-szkieletowy. Bolesność barków, mialgie różnego typu, bóle mięśniowe i najciekawsze, reumatoidalne zapalenie stawu. Jeżeli chodzi o działanie na układ widzenia, czyli wzroku, mamy tutaj działanie uboczne od 1 do 10% kolorowe widzenie i od 0,1 do 1% katarakta, czyli zaćma. Metaboliczne, wysoka hipercholesterolemia na przykład. Psychiatryczne, bezsenność, depresja, układ moczowy, tak? Tutaj mamy infekcje dróg moczowych, przerost prostaty i hiperplazja. I bardzo niebezpieczne działanie na wątrobę. Lek ten potrafi w ciągu 2 tygodni podnieść markery aspat i alat do 3 razy. Czyli uszkodzenia, typowe uszkodzenia dla hepatocytów. To co mówisz w tej chwili, to jest przerażające. Przerażające. Ale tak, tutaj jest napisane very common. Od 10% lub więcej, jeżeli chodzi o wątrobę. Kurczę, czy myślicie, że Magdę poddano jakimś eksperymentowi? Albo jak była... Takie są przesłanki, natomiast czy to był eksperyment i czy pacjent wiedział o tym eksperymencie, no to tutaj... Dotyczy wyłącznie Magdy, prawdopodobnie dotyczy całej populacji tych ludzi, którzy trafiają pewnie albo do tego szpitala, albo w ogóle do wszelkich szpitali po prostu, bo to jest postępowanie, które jest generowane przez, nie wiem, założenie jakieś formalne, które oczekują tego rodzaju leczenia z użyciem tak właśnie drogich środków leczniczych o tak znacznych ilościach następstw negatywnych, powiedzmy, ich działania. Przypomnijmy, że to był bardzo duży szpital w bardzo dużym mieście w Polsce. Równolegle o tym Mindy, to po prostu to jest skandal. No puśćcie Państwo sobie dowolną stronę na temat tego, to jest infekcji górnych dróg oddechowych, on wywołuje podnosi opryszkę zwykłą, opryszkę z ostera, zmiany w linkocytach, neutrofilach, hemoglobinie, enzymach, potrąbowych lipidach. Działania niepożądane to poważne zakażenia prowadzące do hospitalizacji lub zgonów. Gruźlica oraz bakteryjne inwazyjne zakażenia grzybowe, wirusowe oraz inne zakażenia oportunistyczne. Zakrzepica, w tym zakrzepica rzep głębokich. Zatorowość płucna i zakrzepica tętni. Ludzie, to jest horror. Po prostu ta... Tak, zakrzepica tętni i zakrzepica rzep głębokich. Ona na jakieś 2 do 3%, no, jeśli chodzi o odniesienia terapeutyczne w stosunku do Magdy. No, przepraszam, ja tu się emocjonuję trochę. No tak, ale tutaj mamy bardzo niekorzystne działanie uboczne tego leku, właśnie zakrzepice, które to wywołuje, a sam COVID również generuje zakrzepice. Mieszanka wybuchowa, panowie. Magda, no... Mieszanka,
Czekaj, jeszcze może pozwolę sobie wtrącić tyle, że szczepienia przeciwko temu COVID-owi, które w przewlekły sposób aktywują dopełniacza. Nie wiem, ci ludzie, którzy to propagują, to w ogóle chyba wypadła im wiedza z drugiej klasy szkoły podstawowej z zakresu biologii, bo aktywacja przewlekłego układu dopełniacza to jest właściwie ingerencja zarówno w te procesy, które są odpowiedzialne za odpowiedź komórkową, jak humoralną. To, że granulocyt spotyka obce białko, które zaczyna poddawać swoim procesom przemiany, później wydziela czynniki chemotaktyczne, które uszkadzają śródbłonek naczyniowy, bo w zasadzie działają limfocyty T i B, które działają w obszarze wydalenia tych czynników chemotaktycznych przez granulocyt, też powodują zakrzepice w tych obszarach, w których one się znajdują. I to jest jakby, nie wiem, nasilenie tego wszystkiego, co jest następstwem szczepień i tym wszystkim, nie wiem, Janek, znaczy rozbił to działo. Tak, dokładnie. No tutaj jeszcze może się odniosę do dokumentu, który w tej chwili mam przed sobą. To jest ostrzeżenie FDA dotyczące ryzyka stosowania tego leku, właśnie olumiantu. Jeżeli chodzi o uszkodzenia serca, raka, zakrzepice krwi, w przypadku stosowania przeciwzapalnego, to ten lek. Jednym z działań tego leku jest działanie przeciwzapalne. W związku z tym stosuje się go jako lek, nie wiem, zmniejszający ARDS, czyli ten stan powodujący uszkodzenie na przykład pęcherzyków płucnych czy dróg oddechowych, który jest konsekwencją zakażenia wirusowego, a tak naprawdę burza cytokininowa powoduje to uszkodzenie. Natomiast te działania uboczne, praktycznie rzecz biorąc, które pojawiają się, bardzo poważne działania uboczne, o których ostrzega FDA, w swoim raporcie z września, 1 września 2021, według mojej opinii całkowicie dyskredytują ten lek jako lek, który miałby jakiekolwiek pozytywne działanie w COVID-19. Magda, a ile ci tego leku podano? Ile ci tego leku podano? W jak długim czasie i ile ja sądzę, że miligramów? Zaczęłam analizować te wszystkie dni, prawda? I tak doszłam do wniosku, że dość długo, bo około 8 do 9 dni. I to były dawki nie po 2 miligramy, 4 miligramy, czyli ta były cena... dawki eksperymentalne. Tak, tak, czyli ta cena jest podwójna praktycznie. Ten lek w Polsce nie jest refundowany. No to kto, uwagę na to. To kto za niego zapłacił? Na przykład koszty tej terapii, tak? Czy ktoś, no bo Magda nie płaciłaś za użycie tego. Nie, ja nie płaciłam, ja zupełnie nie wiedziałam. Ja byłam zwykłą pacjentką, która otrzymywała leki, z tym, że ja zwróciłam uwagę na samym początku też, że dostawałam różne ilości tych leków, tak? I zapytałam, dlaczego jednego dnia mam więcej, drugiego dnia mam mniej. I ja zaczęłam, że powiem jeszcze coś takiego, że zaczęłam od odstawiania indapynu, ponieważ ja brałam wcześniej, miałam podwyższone ciśnienie, ale to ciśnienie mi zaczęło systematycznie spadać w szpitalu. Ja miałam coraz niższe ciśnienie, więc prosiłam lekarza, żeby zareagował na to, że rzeczywiście to ciśnienie spada. Już w końcu miałam 95 na 80, 90 na 60. Dalej podawano indapen, który oczywiście ja dość wcześnie odstawiłam. Natomiast podawano mi również lek i pytano mnie, czy ja mam jakieś problemy ze strony układu przewodu pokarmowego. Też mnie zaczęło zastanawiać, dlaczego ciągle się o to pyta, więc sądziłam, że chodzi tutaj o działania uboczne Dexavenu. W ogóle nie brałam pod uwagę na początku tego leku, tak? Tego niebezpiecznego leku, o którym bardzo ciężko mi teraz było słuchać, jak panowie tu rozszerzyli temat i poruszyli te działania uboczne. Natomiast odstawiłam również lek, który miał mi osłaniać przewód pokarmowy, bo zaczęłam się już brać, przyjmować tych leków, bo się okazuje, że zaczęłam mieć temperaturę 36 maksymalnie, 36,1. Zaczęła mieć ciśnienie coraz niższe, aż doszło do sytuacji, że ja miałam ciśnienie 75 na 40. No proszę bardzo, Margo, jeśli mogę opowiadam. Prawdopodobnie indapen nie obniża tak bardzo ciśnienia, a raczej to wskutek interakcji zachodzących między pozostałymi środkami, które były użyte w twojej terapii, był powodem spadku tego ciśnienia. Natomiast ten spadek temperatury, o którym mówisz, mógł być podyktowany tym, co powiedzieliśmy wcześniej. Użycie niesterydowych leków przeciwzapalnych dosyć dużej ilości. W formie dożylnej, tak. Tak, to mogą być w takiej hipotermii.
Ja nie skończyłem tych interakcji. No, no właśnie, może damy możliwość skończenia interakcji Janemu. Z kolei z tych interakcji dodatkowo tam wymieniłem tylko dwie bodajże, czy trzy, natomiast tutaj jest też interakcja na przykład właśnie między indapamidem i pantoprazolem na przykład, gdzie występuje hipomagnezemia, czyli bardzo niski poziom magnezu, tak? Na przykład, to jest jeden z efektów takiej interakcji. Tutaj jest następne, to, o którym mówiłem, już perforacja przewodu pokarmowego i utworzenie się uchyłków. Ibuprofen i deksametazon, to samo. Krwawienie z przewodu pokarmowego, wrzody żołądka, perforacja przewodu pokarmowego. I tu mamy jeszcze tak. Ibuprofen i indapamid. Tu może być ta interakcja związana właśnie z obniżeniem ciśnienia krwi, ze względu na zwiększa ciśnienie i zwiększa ryzyko hipokaliemii. No to może być w związku, tak jak powiedziałem. Tak, i ibuprofen i heparyna. Tu mamy dodatkowo jeszcze zwiększa ryzyko krwawień ze względu na stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w postaci ibuprofenu i heparyny. No i tutaj jeszcze tam dodatkowo, ale to już są mniej ważne, że tak powiem. Najbardziej niebezpieczne działanie z deksametazonem. Pierwsza rzecz, która jak wyrzuca się, jak komputer wyrzuca interakcję, program, to pierwsza rzecz, czy pacjent leczony tym lekiem przyjmuje deksametazon. Jeżeli tak, absolutnie nie można go podać. Oh my god, mieszanka wybuchła. To, co wy w tej chwili mówicie, powinno zrobić gęsią skórkę w każdej osobie, która tego słucha. My mamy dokumenty, bo Magda mi przysłała swoje dokumenty wypisu z szpitala, także potem je pokażemy, żeby ludzie uwierzyli nam. Także tu nawet nie ma co uwierzyć, bo ja podejrzewam, że po tym programie dużo osób może się do mnie zgłosić i powiedzieć, że coś takiego też przeszło, więc ja jestem zaszokowany tak naprawdę. Ja wiem, że myśmy rozmawiali przed programem i trochę poruszyliśmy ten temat, ale Gianni, to co w tej chwili powiedziałeś, no to jest kryminał tak naprawdę, bo ci lekarze, którzy to podają, ja nie wiem, o czym oni myślą. Oni muszą mieć tą wiedzę. Ja zaraz to znajdę pewnie. To się normalnie scyzoryk otwiera, nie? Scyzoryk się otwiera, to mało, ale wiesz co, ja proponowałbym, żeby w ogóle poszukać tego, kto do procedur wpisał ten Olumiant, bo poza tą jego bardzo wysoką ceną i niską skutecznością, to ten facet, ta osoba, która to prowadziła do procedur i do sposobu zastosowania w szpitalach, to jest osoba, która po prostu musi być wynagradzana z tytułu tego użycia tego środka dla się. Doktor Mengele! Doktor Mengele praktycznie. Dokładnie. To ktoś dopisał procedury i to z tego powodu jest zastosowane. Ja jeszcze proponuję, żeby poszukać, kto to jest. Ja jeszcze proponuję, żeby pani Magda powiedziała, jak wygląda nawadnianie pacjentów, bez względu na to, czy pacjent potrzebuje nawadniania w postaci kroplówek dożylnych, czy nie. Że pacjenci dostają, tak jak ona przekazywała nam wcześniej, 3,5 litra płynów dziennie, bez względu na to, czy potrzebuje, czy nie. U części tych pacjentów, z tego co mówiła pani Magda, pojawia się nadciśnienie tętnicze, podaje się kilka różnych leków na nadciśnienie, w tym moczopędne leki również. I jeżeli nie pomaga, to pani Magdo, to co się podaje tym pacjentom? Podaje, to znaczy ja już mam przykłady dwóch pań, które leżały ze mną na sali i one miały bardzo wysokie ciśnienie. I nie reagowały na leki. Katopril dostawały pod język, ale to było 2-3-krotnie, następnie zastrzyk, następnie inna tabletka. Natomiast jak zbliżała się noc, dostawały afobam. Lek przeciwlękowy. To jest tak, przeciwdepresyjny. I to jest bardzo taki niekorzystny ten lek. I te panie dostawały, mimo że te panie
nie miały problemu ze spaniem, one spały i w momencie, kiedy było gorsze samopoczucie, to one nie miały tej świadomości. Miały na przykład kaszel, miały problemy z oddychaniem i one przesypiały ten proces. One nie pamiętały, co się działo z nimi w nocy. Czyli one, czyli te panie mogły równie dobrze dostać w trakcie swojego snu udaru i zawału ze względu na podwyższenie ciśnienia krwi, tak? Tak, bo ja na przykład rano przekazywałam informację, jaka była reakcja, jak pani się w nocy zachowywała, jak się dusiła i co się z nią działo. Pani zupełnie była nieświadoma i zaczęły się zastanawiać, co takiego te panie otrzymują, że czują się coraz gorzej. Natomiast chcę powiedzieć odnośnie leków doustnych jeszcze, że podawane są także w plastikowych kieliszkach, ale one w miarę są przezroczyste, więc kolor tego niedobrego leku jest wyjątkowo specyficzny, ponieważ to jest taki intensywny buraczek, który jest zauważany na odległość, tak? I my wszyscy otrzymywałyśmy te leki. A na przykład panie, które dostawały dodatkowo inne leki, to dostawały na przykład za 5 czy 10 minut zupełnie w innym kierunku, tak? Czyli przypuszczam, że dostawały byśmy w taki sam sposób leczone. Jeszcze jakbym mogła ewentualnie tutaj dopowiedzieć taką sytuację z czasem, co jeszcze dołączyły się, jakie objawy. No, właśnie, może podniesiony cukier miałam do 180, wprowadzono mi dietę przeciwcukrzycową, a że akurat tej diety nie było... To jest ciśnienie, to jest tak. Do tego miałam pogorszenie widzenia, ponieważ jak wcześniej wspomniałam, COVID wywołał mi jaskrę. I w miarę jak otrzymywałam ten Dexaven, zaczęłam mieć coraz gorsze widzenie i zgłosiłam to lekarzowi. Stwierdził, że kiedyś będę w stanie zgłosić się do okulisty. Oni nie mają kontaktu z okulistą, pomimo że to był duży szpital w dużym mieście. Miałam arytmię. Już miałam obrzęki kończyn dolnych, obrzęki w okolicy kostek. Miałam bezsenność. Ja sypiałam około półtorej godziny na dobę. Nie zgłaszałam tego problemu, pomimo że mnie pytali, czy mam bezsenność, bo obawiałam się, że ponownie mogę dostać jakąś tabletę. Właśnie, zatruliby cię jeszcze bardziej, nie? Tak, o nieznanym pochodzeniu. Ja tak, odstawiłam leki doustne. Ja bardzo szybko prosiłam o odstawienie płynów, ponieważ jeżeli przyjmowałam doustnie, to nie było takiej potrzeby, żeby podawać mi dożylnie, prawda? Zmuszano nas do picia dużej ilości tej wody, tak jak tutaj wcześniej było wspomniane, że to było w krańcach 3,5 litra miałyśmy wypić. Skoro ja przyjmowałam doustnie, nie miałam z tym żadnego problemu, więc z czasem odstawiono mi tą kroplówkę. Ale jeszcze był objaw, którego nie znam i nie spotkałam jeszcze w moim życiu, że miałam taką po podaniu Dexavenu w granicach 2-3 minut po podaniu, miałam tak jak gdyby dziwną pokrzywkę wewnątrz ciała. Nie umiem tego inaczej określić. To było bardzo nieprzyjemne uczucie. To znaczy piekło cię w ciało wewnątrz, tak? Tak, i to była taka To może wynikać, sterydy generalnie zatrzymują wodę w tkankach i również w naczyniach krwionośnych. To też może powodować, że nagle wzrasta ciśnienie w naczyniach krwionośnych i takie odczucie może pani mieć właśnie. To może tak. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że ja próbowałam z rzeczami, które tutaj mi podawano, też zastanawiałam się, o co chodzi. Na przykład jeżeli było o podawanie mi tutaj wlewu dożylnego z ibuprofenem. Ja dostawałam, jak wcześniej wspomniałam, wobec tego, że zagorączkowałam, tak? Ale jeżeli ta temperatura mi spadła, to w granicach chyba w trzecim dniu poprosiłam lekarza, żeby mi wytłumaczył, dlaczego otrzymuję ponownie dożylnie i w dalszym ciągu mam otrzymywać ten ibuprofen, ponieważ nic mnie nie boli i nie gorączkuje. I dopiero po rozmowie ze mną lekarz odstawił, zdecydowanie wtedy poczułam się lepiej, ale spadała mi bardzo temperatura i cały czas miałam niską temperaturę. Tak, ale możemy wyjaśnić, bo jeżeli chodzi o ibuprofen, podawanie ibuprofenu w formie dożylnej nie ma większego sensu, dlatego że ibuprofen ma bardzo dobrą biodostępność przewodu pokarmowego. Chyba że pacjent ma problemy z przewodem pokarmowym, ma na przykład wrzody lub różnego typu jakieś enanżerki, to może powodować u niego dyskomfort, tak, czy działania uboczne wtedy. Natomiast jeżeli takiego czegoś nie ma, podaje się doustnie. Natomiast co jest ważne, przy infekcjach wirusowych, jeżeli pacjent dobrze toleruje wysoką temperaturę, jego układ nerwowy jest wytrzymały jak gdyby,
to staramy się utrzymywać temperaturę około 38-38,5 do tej temperatury. Zbijamy temperaturę, jeżeli temperatura rośnie powyżej tej wartości. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wirusy zmniejszają swoją replikację właśnie w temperaturach pomiędzy 38 stopni. Natomiast ta temperatura nie wpływa jeszcze niekorzystnie na funkcjonowanie układu immunologicznego naszego. Czy tego lekarze nie wiedzą, czy nie chcą tego stosować? Bo cały czas się mówi o zbijaniu temperatury, a tak naprawdę, no tak jak mówisz, nie, to ja już wiedziałem, jak miałem 20 kilka lat, że nie powinno się zbijać temperatury do... Zgadza się, ale słuchajcie, jest taka ciekawostka, którą wam powiem. Wirus SARS-CoV-2 pochodzi od nietoperzy podkowiastych. Teraz tak, nietoperz podkowiasty, one praktycznie nie chorują na koronawirusy. Ze względu na to, że to są ich patogeny, jak gdyby, z którymi one żyją, funkcjonują. Natomiast jeżeli chodzi o przypadek nietoperza, który powiedzmy nagle mu immunologia zaszwankowała i ten koronawirus go próbuje zaatakować, to co robi nietoperz? Nietoperz ma fizjologicznie temperaturę 38 stopni. Czyli jego temperatura w stosunku do ludzkiej temperatury 36,6 jest 38. Ale ma jedną jeszcze dodatkową ciekawą rzecz, że ma interferon w postaci półaktywnej, którą w stanie jest zaktywować do formy aktywnej w ciągu paru minut. Jeżeli taki koronawirus chciałby się namnożyć, to momentalnie podnosi się poziom interferonu alfa, wytwarzają się białka przeciwwirusowe i wirusa nie ma. No właśnie. No i... U człowieka, wyobraźcie sobie państwo, że u niektórych pacjentów w ogóle szlak wytwarzania interferonu nie działa, bo są geny interferonu uszkodzone. A u niektórych zdrowych pacjentów, żeby podnieść interferon, potrzeba 14 dni. Dziany, ja nie wierzę, że akurat ten SARS-CoV-2 pochodzi od tych nietoperzy, o których mówimy. Może w naturze występują. Koronawirusy nie występują u kotów, u psów. Moment. Ja się zgadzam. To nie jest typowy. On jest zmodyfikowany w pewien sposób. No tak, no właśnie. Chodzi do ludzkiej komórki. Ale jest nietoperzowy, bo to jest odwodnione. Dobrze, może damy dokończyć Magdzie to, o tym mówiła, jak nadal ją tam traktowano w szpitalu. To znaczy, powiem jeszcze taką rzecz odnośnie mojego ciśnienia, tak? Jeżeli ja, codziennie mi spadało to ciśnienie i miałam mierzone 3 razy dziennie, i doszło do takiej sytuacji, że miałam ostatnie pomiary, to już miałam 75/40. I pytam lekarza, dlaczego się tak dzieje. Lekarze nie reagowali. Miałam mierzone ciśnienie, pielęgniarki reagowały, że rzeczywiście to niż ciśnienie jest niskie. No ja doszłam do wniosku, że no sama coś muszę zadziałać, bo w innym wypadku wiadomo, czym to może grozić, tak? Ale przeprowadzałam te eksperymenty, mimo że w tym czasie byłam już bardzo słaba, to było moment przed wyjściem ze szpitala, bo już duszność ustała, od tlenu byłam odłączona i w tym momencie zaczęłam się coraz gorzej czuć. I się okazało, że ja odstawiłam lek Olumiant, odstawiony miałam Dexaven, bo bardzo o to prosiłam, bo zaczęłam się bardzo źle czuć. Na drugi dzień miałam ciśnienie 115/80. Mhm. Nie wiem, który, bo Dexaven, działania uboczne, z tego co się zorientowałam, podwyższa ciśnienie. Więc ja myślę, że tutaj reakcja i dotyczyła tego leku Olumiantu, tak? To jest to, co wcześniej powiedziałem, że interakcja zachodząca między lekiem przeciwzapalnym, ale Olumiantem mogła być odpowiedzialna za spadek tego ciśnienia właśnie w takim stopniu. Tylko pytanie, czy to zresztą chyba potwierdzi. Tylko przepraszam, że to powiem. Chciałabym jeszcze taką jedną rzecz dopowiedzieć, że jeżeli ja przyjmowałabym nadal te leki, bo one były nadal mi podawane, tak? Jeżeli bym tych leków wcześniej nie odstawiła, to ja pytam się, co dalej mogło zaistnieć, jak nisko, do zapaści by doszło? Myślę, że tak.
ale w pewnym momencie opowiadała pani, że... Pani Magdo, pani opowiadała, że przychodzili lekarze i pacjenci i pytali się, jak pani dochodzi do tego dobrego stanu. Może pani się tak dobrze czuje i pani może to opowie. To był ten kryzys, ale z drugiej strony była taka sytuacja, tak. Lekarze, praktycznie każdy jeden z nich, który przychodził, był zaskoczony moim szybkim powrotem do zdrowia. Zadawali mi pytanie, jak ja to robię, jak to się dzieje, że ja byłam w stanie krytycznym, że byłam w najgorszym stanie, a tu się okazuje, że najszybciej będę wypisana do domu. Mogli być nieprzyzwyczajeni do tego zestawu leków i do takiej remisji. Może zawdzięcza to pani tej witaminie D3, którą pani miała do siebie. To znaczy powiem tak, ja wielu, bo ja się suplementuję, ja zdrowo się odżywiam, ja koktajle zielone przyjmuję, także w siebie inwestuję bardzo dużo. W szpitalu przyjmowałam również duże dawki witaminy D3, witamina C. Także ja myślę, że tutaj to, co zainwestowałam w własny organizm, to pozwoliło mi przeżyć. Ale to Magda, robiłaś to na swoją rękę, czy szpital ci to dawał? Nie, ja to wszystko miałam ze sobą. Aha. To tak jak kosmetyki, tak miałam leki ze sobą. Oni nie podawali takich rzeczy, absolutnie, tak? A jeszcze takie pytanie, bo w dokumentacji lipisowej jest hiperwitaminoza. Tak. Ponieważ ja mam poziom witaminy, w tym okresie miałam 100, gdzie dla mnie to jest norma, to się okazuje, że mam zbyt wysoki poziom i mam zaprzestać suplementacji. No a może pan by się wypowiedział coś tutaj, bo on jest ekspertem z tego, co wiem, od tego typu preparatów. Chodzi o moje znanie? No to ja nie wiem, bo ja obserwuję to, co się dzieje z moimi pacjentami, ci, którzy do mnie trafiają, pacjenci ze Stanów Zjednoczonych tutaj po rozpoznaniu choroby podstawowej, a wiesz, czym się zajmuję, to oni już na miejscu dostają 200 tysięcy do mięśnia w witaminy D3 po to, żeby powstrzymać dalszy rozwój choroby. Tak? Ciekawostkę powiem, jeszcze inny znajomy lekarz pojechał, czy inaczej, nie brał witaminy D3, nie suplementował się przez okres miesiąca. Pojechał na wczasy, gdzie oczywiście słonko świeci i idzie tam mocno, że tak powiem, na 2 tygodnie, wrócił, zrobił wynik metaboliczny 25, OH D3 i wyszło mu 220. No i według tych norm, które mamy obecnie, tak, że toksykoza jest tam 150 na przykład, czy powyżej 100, no to pacjent powinien, znaczy ten lekarz już powinien nie żyć. Dokładnie. No, wszystkich nas też pierwszy, to nie mamy co sobie tutaj mówić, to tam chyba to jest jeszcze inicjatywa, nie wiem, tego, czy po Sobkiewicz, on się nazywa, tam tak obniżył. A był taki agent. A jeszcze pani Magdo, jeszcze pani opowiadała też o takiej ciekawostce dotyczącej, że pani pomagała pacjentom, tak, na oddziale? Tak. Tak, to jest też bardzo istotna sprawa, którą chciałabym poruszyć, bo się okazuje, że ja doceniam trudne warunki, w których pracują szczególnie pielęgniarki, panie salowe, bo lekarze przychodzili na bardzo krótki moment. Ja wiem, że oni też mają swoje procedury, przychodzili, odwiedzali swoich pacjentów. Natomiast zostawałyśmy bez opieki na okres 5-6 godzin, bądź całą noc i się okazało, że na tej sali leżała jedna pani leżąca i ona była absolutnie niezaopiekowana. Ja w momencie, kiedy mogłam już pozwolić sobie na wyjście z łóżka, co czyniłam to z wielkim trudem, podchodziłam do tej pani i pomagałam. Ta pani była szalenie samodzielna, potrafiła się nakarmić sama, przyjmowała sama posiłki, ale musiała być posadzona, spionizowana, ponieważ pozycji leżącej nie mogła. Jak była posadzona, to tak była 6 godzin w tej pozycji, tak? Także w momencie, kiedy ja zwróciłam uwagę i bardzo prosiłam, żeby tej pani pomóc, ponieważ została zostawiona sama sobie i bez opieki, od następnego dnia całkowicie się wszystko zmieniło, była mi wdzięczna i doszła do wniosku, że moja rozmowa, chociaż zrobiłam to w sposób bardzo grzeczny, bo ja nigdy nie jestem agresywna czy wulgarna, tylko grzecznie poprosiłam o zaopiekowanie się panią leżącą. Wszystko się wtedy zmieniło. O, jeszcze. Tak? Mhm. Jeszcze chciałam dopowiedzieć taką sytuację, że były te dwie panie, które miały wysokie ciśnienie i na przykład miały zbyt wysokie ciśnienie w nocy, a jedna z nich miała swój aparat do mierzenia ciśnienia i widziała, że to ciśnienie rzeczywiście tak sukcesywnie się podnosi.
I kontakt to był jedynie taki, że mogłyśmy zadzwonić do pielęgniarki, był podany numer telefonu, ale nikt nie odbierał tego w telefonu, tak? Więc wtedy panie dzwoniły do lekarza dyżurnego i ten lekarz dyżurny udzielał teleporady. Bywały sytuacje, że przychodził, ale tych telefonów trzeba było wykonać mnóstwo, tak? Ale to były panie, które rzeczywiście już tam się coś działo. A jak dużo ludzi było w tym oddziale? Bo widzimy wideo, że w wielu krajach te szpitale covidowe są puste. Czy ten szpital, w którym byłaś, był pełny? Tak, tak. Nie było wolnych łóżek, z tym, że to był oddział neurologiczny przekształcony na covidowy, więc też nie mam tej wiedzy, ilu pacjentów było neurologicznych, ponieważ miałyśmy, bo to byłyśmy same kobiety, zakaz wychodzenia z sali. Zresztą byłyśmy na tyle słabe, że żadna z nas nie wychodziła na zewnątrz. Później byłam tylko przewieziona, jeżeli chodzi o wypis i to wszystko, co widziałam, tak? Sale były raczej zamknięte, więc tam uchylone drzwi lekko, nie miałam wglądu. Jeszcze mam taką informację właśnie z karty pacjentki, którą wcześniej mówiliśmy, ale to właśnie teraz znalazłem. A propos leku, który pani dostawała, czyli właśnie olumiantu. I tutaj jest tak. Po przeanalizowaniu dodatkowych badań laboratoryjnych i stanu klinicznego pacjentki oraz wywiadu dotyczącego czasu zachorowania, do leczenia włączono olumiant w dawce 4 mg. Dziany, ja tutaj to pokazuję, to chyba to. Tak jest. Tak. Mamy. Obserwowano stopniową poprawę stanu pacjentki oraz normalizację wyników badań laboratoryjnych. Brawo, obserwowano. No to kłamstwo maksymalne, nie? No ja nie wiem, jak takiego lekarza bym dorwał. Wiesz, ja z Jurkiem zrobiłem z Ziębą dużo programów i w nich doszliśmy do wniosku, że ci lekarze, którzy nie w tej chwili to, co oni robią, to oni są cichymi takimi mordercami. Bo, nie mówimy tutaj o Marcinie, bo Marcin należy do małej, wąskiej grupy kilkuprocentowej normalnych ludzi, którzy posiadają wiedzę i potrafią wykorzystać w taki sposób, aby ratować ludzi. Ci lekarze, którzy w tej chwili znaleźli się na tym froncie działań z COVID-em, ich jakby postradali zmysły. Tak jakby ich sparaliżowało coś i robią takie manewry, które doprowadzają do większej ilości śmierci niż tak naprawdę wyzdrowień, jeżeli ktoś wpadnie w ich tryby. Tak to wygląda. Myślę, że przyczyną tego paraliżu są pieniądze i właściwie jak się głębiej temu przyjrzeć, za każdym tym działaniem stoją środki finansowe, którymi ci ludzie są wspierani z tytułu swoich aktywności. I tutaj to, co cały czas podkreślam, ten olumiant, który po prostu licho wie skąd się tam wziął, jest po prostu drogim lekiem, jest refinansowany z środków publicznych, bo w tych szpitalach się za to nie płaci i ktoś to dysponuje, ludzie. To trzeba po prostu się przyjrzeć temu, kto to robi. No i to wszystko. Jeżeli mogłabym jeszcze dodać coś, to jeżeli chodzi o wizyty lekarskie, istotne było, jaka jest saturacja. Natomiast jak którakolwiek z pań by zgłaszała jakiś problem, to się okazało, że to był obrócony w żart. Był taki lekarz ukraiński, który był bardzo niesympatyczny, więc lepiej było do niego się w ogóle już nie odzywać i nie narzekać na cokolwiek. Ale nie słuchano nas, kiedy zgłaszałyśmy, że mamy jakieś działania uboczne. Nie słuchano, kiedy mówiłyśmy o tym, że coś się dzieje. Nikt nas nie słuchał, tylko była saturacja, wizyta na przykład wieczorna była o godzinie 23. Przychodził lekarz, sprawdzał saturację, uznał, że jest wszystko w porządku i na tym polegały właśnie wizyty. I ja uważam, że to były tylko i wyłącznie wykonywanie procedur. My z tego wynika, że my nie żyjemy w XXI wieku, panowie. I to jest coś, co, nie wiem... Można by zrobić z tego horror jakiś, film... Który pokazywałby coś, co się działo, nie wiem, w XIX wieku albo jeszcze wcześniej, no bo to, co oni w tej chwili, tak jak Magda opisujesz, no to oni są po prostu kompletnie pozbawieni jakichkolwiek normalnych zasad, uczuć, bo przecież ta cała przysięga Hipokratesa tak jakby się rozpłynęła. Nie walczą o zdrowie, o życie ludzi, tylko
Bo to COVID, no to tak musi być, nie? Obecni lekarze już nie składają przysięgi. Nie? Nie. O, a od kiedy to się stało? Ja o tym nic nie wiem. Jakieś parę lat temu. Ale w Polsce czy na świecie? W Polsce. Aha. A jeszcze taka istotna rzecz, którą bym chciała dopowiedzieć, że ja musiałam cały czas pilnować i kontrolować tego, co mi podaje się, ponieważ na przykład popełniano wiele błędów. Ja rozumiem, każdy jest tylko człowiekiem, ale to były leki i to są rzeczy bardzo istotne. Na przykład miałam jeden raz fraksiparynę podawaną o godzinie 20 i na przykład przychodzi pani, chce mi podać o godzinie 8. Ja mówię, że absolutnie nie, bo mam zleconą jeden raz dziennie. Proszę wyjaśnić, proszę porozmawiać z lekarzem i ja w tej chwili nie wyrażam zgody na podanie, tak? I się okazuje, za 3 godziny pani przychodzi, ja mówię, proszę pani, jaka decyzja? No nie ma pani rano, no ale te błędy były popełniane odnośnie tabletek, odnośnie... Proszę? To może mieć bardzo duży wpływ na zdrowie i życie pacjenta ze względu na to, że jeżeli podamy za wcześnie lek zmniejszający krzepliwość krwi, możemy doprowadzić do krwotoku wewnętrznego lub zewnętrznego. Tak, bo wtedy by było 2 razy dziennie, tak? Poza tym, jeżeli chodziło o odstawienie na przykład kroplówki z ibuprofenem, to się okazało, że pani przychodzi, chce mnie to odłączyć. Ja mówię, proszę pani, ja już mam odłączone, nie, ja mam w zleceniach. I to była ciągła taka przepychanka i ja ciągle musiałam się pilnować i prosić lekarza, żeby sprawdził, czy to jest odstawione, czy nie. Ale dotyczyło to nie tylko mnie, bo obserwowałam również pacjentki obok mnie leżące i podobna sytuacja była. Pani w wywiadzie również miała w rozpoznaniu przy przyjęciu do szpitala miała w wywiadzie stwierdzoną jaskrę. To wystąpiło wcześniej przed szpitalem, tak? W związku z tym pani nie powinna mieć podawane albo zmniejszone dawki sterydów ze względu na to, że one podnoszą ciśnienie płynów ustrojowych, znaczy zwiększają retencję płynów w tkankach. Tak samo jeżeli chodzi o oku. Ciśnienie wzrasta i to grozi uszkodzeniem nerwu wzrokowego i trwałą ślepotą. Prowadzącym i prosiłam, rozmawiałam dlaczego, dlatego że zauważyłam, że zaczyna się coś dziać, szczególnie z moim prawym okiem, bo ja rzeczywiście straciłam całkowicie wtedy, nagła utrata to była wzroku i prosiłam panią doktor, żeby po prostu, nie wiem, czy zmniejszyła dawkę, czy zmieniła lek, czy żeby podjęła jakąś decyzję, bo zaczynam mieć kłopoty. I doszła do wniosku, że nie ma okulisty, wyjdę ze szpitala, znajdę okulistę, a na ten moment po prostu nie poruszamy tego tematu. Czy panowie, czy myślicie, że Magda uratowała się dlatego, że jest pielęgniarką, pracuje długi już czas jako pielęgniarka i ta wiedza, którą miała, po prostu ją uratowała? Nie, ja myślę, że ona miała po prostu dosyć zasób sił witalnych i to jej pozwoliło przetrwać tę całą przygodę, którą było spotkanie z pojawem tej medycyny. Znaczy ja myślę, że jednak, że jedno i drugie, tak? Bo to, że ona na przykład w pewnym momencie stwierdziła, że na przykład nie będzie brała tego leku albo na przykład odmawiała podawania pewnych preparatów, które jej szkodziły, po których się źle czuła, to na pewno jej w znacznym stopniu pomogło skrócić okres pobytu w szpitalu. Więc witamy cię wśród żywych. Uciekłaś z medycznej tyranii. Bardzo dziękuję. Także teraz czujesz się dobrze? Teraz już wszystko jest w porządku? Nie. Nie? Nie. Teraz właśnie biorę kropelki, ponieważ miałam jeszcze bezsenność. Mam dziwne objawy, ale myślę, że idzie wszystko ku dobremu. Natomiast w momencie, kiedy dzisiaj miałam możliwość wysłuchać o działaniach ubocznych tego niedobrego leku, którego nazwy nie chciałabym wymienić, zaczynam się obawiać i myślę, czy nie brałam zbyt długo. No właśnie, czy oni ci na przykład przypisali, że musisz ten lek po wyjściu ze szpitala znowu przyjmować ciągle, czy po prostu zostawili cię tak, bez niczego, rób sobie co chcesz, wypisujemy ci. Jak w ogóle wyszłaś z tego szpitala? Czy sama się wypisałaś, czy już byłaś na tyle zdrowa, że... Wypisano mnie ze szpitala i mówiono mi, że mam odebrać sobie wypis. I tego wypisu nie wiedziałam, gdzie jest ten mój wypis. No i w końcu znalazłam jedyną osobę, jaką była na oddziale, była pani salowa, nie było nikogo. I prosiłam o wypis, wręczyła mi do ręki i mówi, że mam sobie pójść. Aha. Ale właściwie ona może mnie zwieźć. Oh my god. Zwiozła mnie windą i panowie, pozostawiła mnie ta pani
na krześle obok windy. Moja córka się spóźniła, ponieważ stała w korku i mówiła, że troszeczkę się spóźni kilka minut. I ja byłam sama sobie pozostawiona. Dobrze, że byłam w tym stanie, że ja sobie radziłam świetnie, ale jeżeli to by była inna osoba, zawsze myślę o innych. No. Panie doktorze, ja mam takie jeszcze taką, mi się nasuwa takie wspomnienie sprzed roku o naszym wspólnym znajomym i jak to on został pozostawiony sam sobie. Może tak na koniec taka dygresja. No tak. Mówisz o Zenku. Tak. No właśnie. To był człowiek, który był ordynatorem w szpitalu, do tego się zgłosił z podejrzeniem właśnie tej niebezpiecznej choroby. Czekał na interwencję swoich kolegów, którzy po prostu bali się do niego podejść przez 6 godzin. A z momentu, kiedy stracił przytomność, uderzył głową o posadzkę, no i dopiero przyszli stwierdzić jego zgon po 6 godzinach. I jeszcze do tego upadku trwało to chyba też za 30 minut. No ale to już rzecz, której po prostu przebiegu nie zmienimy, a zachowania tych ludzi, o których mówię, że nie składają przysięgi, jeszcze składałem przysięgi po Krakowie i staram się stosować do tego, co było jej treść. Dziękuję. Słuchajcie, ja nie chcę z wami kończyć, to jest tak, musimy już kończyć, czy jeszcze możemy trochę porozmawiać, bo to jest tak ważny temat, że praktycznie rzecz biorąc on jest niewyczerpalny w tej chwili. Zaczyna być interesujące, bo jest interesujące na pewno dla tych słuchaczy, którzy to poproszę bardzo. No właśnie, macie jeszcze trochę kilka minut? Tak. Tak, oczywiście. No właśnie, bo ja byłem przerażony, jak Gianni się do mnie zgłosił, przesłał mi informację, no ale w tej chwili to wygląda bardzo, bardzo klarownie. Nie wiem, oczywiście generalizujemy tutaj, nie wszyscy prawdopodobnie, nie wszystkie szpitale, nie wszystkie jakieś tam służby zdrowia tak postępują, ale ja podejrzewam, że generalnie właśnie tak jest. Że podchodzi się do ludzi w taki sposób. Teraz zobaczcie, według WHO śmiertelność na tą chorobę wynosi 0,015%, jak dobrze pamiętam, więc praktycznie żadna. A to jest przy Omikronie taka jest. Przy Omikronie? No ale... Przy Omikronie, była większa. No właśnie, no to... To jest bardzo nieistotne, ale zasługą na pewno szpitali i tego działania, które jest związane z proceduralnym wprowadzaniem pewnych leków do tych terapii, no to po prostu te wszystkie dane podawane przez WHO mogą zupełnie ulec zmianie, bo skuteczność wtedy może być z nabijania tych ludzi w taki sposób po prostu zgodnie z procedurami dużo lepsza. Także mamy 90, załóżmy, niech pójdźmy za Fauci. Fauci mówi, że to jest 1%. Przypuśćmy, czy 1% śmiertelności uzasadnia takie działanie, takie zachowania lekarzy w szpitalu, kiedy tak naprawdę no, nie ma takiej potrzeby, nie? Prawda? No nie ma takiej potrzeby. W związku z tymi procedurami, które są włączone w szpitalu, prawdopodobnie śmiertelność jest znacznie wyższa niż zabójcze działania samego wirusa. I to jest właściwie klucz całego tego naszego spotkania. No, biorąc pod uwagę to, co powiedział pan doktor, to na pewno trzeba wziąć pod uwagę, że śmiertelność byłaby dużo niższa, gdyby zastosowano profilaktykę pierwotną, czyli działanie zmierzające do ograniczenia zachorowań na ten wirus, na tą infekcję wirusową, w postaci suplementacji cynkiem, selenem, witaminą D3. Samych publikacji dotyczących witaminy D3 w infekcjach SARS-CoV-1, czy SARS-CoV-2, czy MERS, tych wersji wirusów, jest około kilkudziesięciu i one wszystkie wskazują, że odpowiedni poziom witaminy D3 powyżej 30 nanogramów, czyli tak naprawdę bardzo mały, praktycznie gwarantuje pacjentom przeżycie.
tego wirusa, w sensie Misza nie powikła ani w czasie infekcji tym wirusem, tej choroby tej, jak i praktycznie ograniczenie w bardzo dużym stopniu zgonów tych pacjentów. Czyli, jeżeli ktoś ma 70 albo więcej tych jednostek witaminy D3 na mililitr krwi, to praktycznie nie ma szans umrzeć. Chyba, no, że ma jakieś, choroby jakieś towarzyszące, nie? Jak są choroby towarzyszące, tak. I ten Magda, mimo tych bardzo jakby bardzo proceduralnych działań, które się wokół niej zaczęły toczyć, no to poradziła sobie dzięki prawdopodobnie drugiemu poziomowi witaminy D3 i poradziła sobie z chorobą, jak widać, bez większych następstw. No, okazuje się. I działa bardzo dobrze. Okazuje się, że witamina D3 nie jest tylko witaminą, ale jest przy większych dawkach właśnie immunomodulatorem. Ona przy dużych dawkach działa delikatnie immunosupresyjnie, powodując, że układ immunologiczny nie reaguje gwałtownie i nie niszczy swoich tkanek. Słuchajcie, ja badałem swoją krew teraz, tydzień temu mam 150 witaminy D3. I bardzo dobrze. I tego ci gratuluję. Mój lekarz do mnie zadzwonił: Andy, co ty robisz? Przecież będziesz miał kamienie nerkowe, musisz obniżyć witaminę D3. Nie, taki poziom optymalny to tak jest między 70 a 100 najlepiej. No tak sam raz. Przy osobie zdrowej mówię. Mhm. Mój ojciec ma 91 lat, od 10 lat nosi taki poziom, jaki Janek mówi, czyli ma prawie 90 nanogramów na mililitr. Ten człowiek jest w doskonałej kondycji cały czas. W tej chwili może podejrzewam, że czy na wiosnę czy wczesnym latem zbierze kolejne 30 kilo czereśni, które dopakuje w słoiki i rozbierze swoim wnukom po roku własnym samochodem. Także ten poziom witaminy D3 oscylujący w granicach setki na pewno nie jest zły, bo tak jak mówię, ja go monitoruję mojego 91-letniego ojca już od ostatnich 10 lat. Magda, a ty wiesz, jaki miałaś poziom witaminy D3, jak dostałaś się do szpitala albo po wyjściu ze szpitala? Miałam 100, tak? Miałaś 100? No to witaminy D3 miałam 100 i napisano mi, że po prostu mam zbyt wysoki poziom i mam zaprzestać suplementacją witaminą D3. Takie autorytarne stwierdzenia, że to będzie poparte właściwie niewiadomą wiedzą, zaczerpniętą z jakiegoś źródła, są jakby dominującym poglądem w prowadzeniu chorych w Polsce. Słuchajcie, dla mnie to wygląda tak, jak ten skandal z cholesterolem. To jest to samo, że 200 i jak już masz troszeczkę więcej, już jesteś chory tak, że trzeba cię właśnie naszprycować statynami. Nie? To samo. Cholesterol na zasadzie hormonu funkcjonował już u Okrzemek 250 milionów lat temu. Całe szczęście zdarzył się tam wtedy jakiś mądry lekarz, który by im to obniżył, bo prawdopodobnie życie na ziemi by powstało. No by, właśnie, nas by nie było. Także... No, ale nasze komórki by też nie powstały, bo błony komórkowe buduje między innymi cholesterol też. No właśnie, powiem tak, cholesterol jest niebezpieczny tylko w jednej sytuacji. Trzeba zwrócić uwagę na to. Znamy formę HDL i LDL. Natomiast tym złym tak zwanym LDL, on sam w sobie nie jest niebezpieczny. Ale jeżeli w waszym organizmie brakuje przeciwutleniaczy, to ten LDL zamienia się w oksy LDL i faktycznie uszkadza naczynia. A i wystarczyłoby powiedzieć pacjentom: słuchajcie, stosujcie przeciwutleniacze, to nie musicie brać statyn. No ale na przeciwutleniaczach się nie zarobi, a na statynach się zarobi. No ale ci wszyscy to jest przeciwutleniacz, resveratrol, albo powiedzmy tak. Słuchajcie, która zabezpiecza też. Mało kto powiedział o tym, że bardzo skutecznym sposobem oddziaływania na wszelkie infekcje wirusowe jest oddziaływanie za pomocą cynku, łatwo przyswajalnych preparatów cynku w połączeniu z miedzią i właśnie z kwercetyną. Dwa miligramy miedzi i 40 miligramów nie wiem, cynku i 400 mg jakiegoś mięsa, albo powiedzmy ekstraktów zielonej herbaty, czy tego rodzaju substancji, które powodują, że te substancje docierają w miejsce, w którym są pożądane.
Jeszcze taka uwaga a propos kwercetyny i tych polifenoli, o których mówiłeś, na przykład z zielonej herbaty czy z czarnej herbaty, bo teaflawina i na przykład EGCG, czyli epigallokatechina, jedna pochodzi epigallokatechina, w większości przeważa w zielonej herbacie, a teaflawiny w czarnej. I teraz się okazuje, że zarówno teaflawiny, jak i EGCG mają bardzo silne działanie przeciwwirusowe, szczególnie w stosunku do wirusa SARS-CoV-2. I to są naprawdę niskie poziomy, bo to są poziomy poniżej bodajże 0,1 czy 0,2 mikromola na mililitr. To powiem, że ciężko znaleźć lek syntetyczny, który by miał takie działanie przy tak niskich dawkach. Problem polega tylko na tym, że biodostępność z przewodu pokarmowego kwercetyny i tych polifenoli z herbaty jest niska. Dlatego ja zawsze polecam tak. Pół na pół, zielona herbata dobrej jakości, nie jest torebek. Do tego czarna, do tego trzeba dodać trochę imbiru, żeby zwiększyć biodostępność i sobie takie herbatki pić. Super, super. Słuchajcie, może ja na koniec, no będziemy kończyć prawdopodobnie, bo to nie skończymy. Ja chcę z wami zrobić kolejne programy, to może być naprawdę fascynujące. Czy Gianni i Marcin zgadzacie się? Magda, oczywiście będziemy chcieli ciebie też monitorować i może też zrobimy jeszcze po jakimś czasie program z tobą, kiedy powiesz nam, jak doszłaś do zdrowia, nie? Czy wszystko jest z tobą w porządku? Czy to dobry pomysł? Bardzo dobry pomysł, natomiast no jeszcze troszeczkę jest przede mną, tak? Możemy za jakiś czas porozmawiać i się spotkać, bardzo chętnie. Marcin, powiedz mi teraz tak, przychodzi do ciebie osoba, która właśnie ma takie objawy jak Magda. I co byś zrobił? Jakie byś zastosował procedury? Co byś z nią zrobił, żeby ją szybko wyleczyć? Wiesz, ja jestem z Magdą w jednym wieku, ona mówi, że ma niewiele czasu. Ja mówię, że mam bardzo wiele czasu. My jesteśmy równolatkami, to po pierwsze. A ja, tak jak powiedziałem, zacząłbym od tego, co tutaj się dzieje. Po pierwsze uzbroiłbym się w ten cynk, miedź i powiedzmy kwercetynę. Jeśli to by było nieskuteczne, bo pogłębiałby się mój stan zdrowia, to stosowałbym, nie wiem, witaminę C początkowo do ustnie. Jeśli ten stan by się pogłębiał, no to po prostu starałbym się przyjąć witaminę C do żylnie. Są preparaty, które są dopuszczone do użytku na polskim rynku. Można sobie ze 20 gramów, nawet dobrymi kroplową z solą podać takiej witaminy tywockiej bezkarnie do żylnie i w ten sposób sobie poradzić z wszystkimi infekcjami. Przede wszystkim z tymi związkami, które po prostu wywołują te następstwa, które ciężko obarczają nas przebiegiem tej choroby. Poza witaminą C w takich prostych formach jest jeszcze gastrobinian sodu, którego można podać więcej, jest bardziej równoważy się w układzie osoczowym. To te podstawowe substancje. Ja kwercetyna, żylna. Jest amantytyna, jest cały szereg substancji. Na pewno nie ten alumiant, który jest piekielnie mało skuteczny. Ja dostałem askorbinian sodu właśnie od Jurka Zięby, zapewne go oglądacie, jak wiecie kto to jest, więc po otrzymaniu... Kojarzymy kto to jest, kojarzymy. Po otrzymaniu dwóch dawek po 80 gramów, jeden dzień po drugim, po prostu wystartowałem jak rakieta do góry i zapomniałem już w tej chwili o czymkolwiek, nie? Tak, ja 23 grudnia miałem też pełną objawowy przebieg tej choroby i podałem sobie 25 gramów tywoskiej witaminy C i następnego dnia byłem zupełnie na chodzie. No wiecie, ja akurat nie mam, nie wiem co ja tak naprawdę miałem, bo testy moje wyszły negatywne. Miałem trochę gorączki przez tydzień, nie mogłem spać przez tydzień. Potem nie miałem, nie mogłem jeść przez 2 tygodnie tak naprawdę, nie jadłem, a byłem słaby.
Nie straciłem węchu, nie straciłem tego typowy smaku. Typowy tak? Omikron. Nie, moja ta saturation tego tlenu, na nasycenie tlenu nie spadało poniżej 96, ja mogłem oddychać, nic mnie nie brało, tylko byłem tak słaby, że po prostu no, musiałem leżeć, nie? A też ty nie miałeś objawy w tamtym czasie, to ja miałem silny ból głowy, taką przeczulicę skórną, właściwie nadrażliwy, który bóle mięśniowe i bóle kostek, kręgosłupa, na całym właściwie jego przebiegu. Takie miał odczucia w tej swojej grypie. I to wszystko przerwał ten właśnie podanie sobie tam tych 25 gramów witaminy A. A testy niektóre nie wykrywają wariantów określonych, czyli na przykład było tak, że jak były testy na alfę czy na betę, to nie wykrywały delty, a z kolei teraz te testy, które były na przykład na deltę, nie wykrywają omikrona. I nawet taka sytuacja jest teraz na przykład w Polsce, że skończyły się testy na alfę jeszcze, które były używane do tej pory jakieś 2 tygodnie temu, ale były z Unii Europejskiej w ramach pakietu zakupowego przesłane do Polski. I teraz dopiero nowe testy na omikrona będą dystrybuowane między innymi po aptekach, stąd też ten program, który w tej chwili tam ministerstwo przedstawiło, że będzie można sobie przeprowadzić takie testy darmowe w aptece na przykład. Znowu przegląd jest finansowy, nie wiem, czy się orientujesz. Ja wiem, że tamten wprowadzają u was Polski Ład, który jest no, zadłużaniem Polski przez Unię Europejską na pokolenia. Także Polacy nie znają sobie sprawy z tego, że będą musieli płacić odsetki. Płacimy za to społeczne pieniądze. Za te testy na omikron. Ale Gianni, do ciebie może ostatnie pytanie. Właśnie Marcin wspomniał o cynku, o miedzi, o innych substancjach. Powiedz mi, jakie są najlepsze źródła na przykład cynku albo miedzi? Ja wiem, że miedzi jest dużo w cebuli, ale ona nie jest tak łatwo... Kwarcetyna też jest. Miedź jest na przykład w wątrobie, nie? W wątrobach różnych zwierząt. Tak, w wątrobie to jest wszystko. Ale generalnie, jeżeli chodzi o pierwiastki śladowe, czy powiedzmy mikroelementy, to miedź potrzebujemy naprawdę w bardzo małych ilościach. To są mikrogramy. Czyli to są setki mikrogramów, czyli ułamki 1 mg. Także ja bym się miedzią za bardzo nie przejmował, jeżeli się odżywiamy w sposób zdrowy i pełnowartościową żywnością. Natomiast bardziej bym się obawiał, tutaj chodzi o cynk. Tutaj potrzebujemy dziennie co najmniej, przy normalnym funkcjonowaniu potrzebujemy około 10-15 mg cynku, najlepiej w formie picolinianu, czyli w formie organicznej. To jest sól z kwasem picolinowym. I ona się ma najlepszą biodostępność ze względu na trwałość tego związku. Równie dobrym jest też cytrynian, ale troszeczkę ustępuje temu picolinianowi. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze jeden bardzo ważny element, to jest selen. Selen jest elementem, który potrafi zmniejszyć prawdopodobieństwo infekcji wirusowej kilkakrotnie, nawet do 5 razy. Najlepsze preparaty selenu to jest selen w postaci chelatów z aminokwasami. Czyli albo selenoglicyna, albo selenocysteina, albo selenometionina na przykład. I to jest dawka przy dorosłej osobie około 200 mikrogramów na dzień. Selenu nie powinniśmy przedawkowywać, dlatego że powyżej 300 mikrogramów pojawić się mogą działania niekorzystne związane na przykład nawet z rozwojem procesu nowotworowego. Ja rozpuszczam sobie sól himalajską, w której podobno są wszystkie mikroelementy i zawsze piję nad ranem małą szklaneczkę, tam łyżeczkę biorę tego, to jest taka solanka, nie? Biorę duże bryły soli, wrzucam je na dół do szklanego jakiegoś tam pojemnika. I potem czekam 24 godziny, jak już mi się to rozpuści, to biorę jedną łyżeczkę. Czy to też mi dostarczy bardzo szybko mikroelementów? Ile tej soli używasz? Ile wagowo? Wiesz co, ja mogę zaraz ci przynieść, pokazać ten. Rozmawiajcie, ja przyniosę, pokażę. Rozmawiajcie, ja zaraz przyniosę, pokażę. To jako ciekawostkę jeszcze powiem, ja w trakcie pobytu w szpitalu też miałam sól niejodowaną kłodawską. I do każdej wody też sypywałam, tak? Żeby sobie tutaj jednak
dożywić te moje tkanki i komórki. Myślę, że pewne rzeczy jak będą wycięte, to proszę mi powiedzieć. Zapytam się teraz panów, jeżeli, bo to jednak cały czas nie daje mi spokoju, że jeżeli ja przez 8 dni brałam tak duże dawki, to czy może to pozostawić rzeczywiście w organizmie, czy znaczy, też... Jeżeli pani... musiałaby pani... Może tak, ja zacznę inaczej. Czekaj. Po co ta wiedza? To się stało, zaszło i teraz można pomyśleć tylko o tym, jak się pozbyć ewentualnych następstw. A ta wiedza jest niepotrzebna, bo drąży twój umysł. Ale po co bym miała zwracać uwagę w późniejszym okresie? Ale Janek ci podpowie, co możesz zrobić, żeby zredukować działanie tych substancji, przede wszystkim depresyjne działanie tego olubiantu na szpik kostny, na przykład. I to w zakresie suplementacji prawdopodobnie można będzie znaleźć wiele takich elementów czy sposobów oddziaływania, żeby zmienić te relacje, o których mówiliśmy, jako powikłania stosowania tego leku dosyć. Ja nie sądzę, że te 8 dni coś by zmieniło tutaj, znaczy w sensie coś no bardziej chodzi o to, że ten tor w ogóle postępowania jest pewnym fałszywym sposobem, którym próbuje się narzucić bardzo kosztowny lek do działań, które w stosunku do samej choroby są mało skuteczne. No 5%. 5% w badaniu mam. No to głównie nam o to chodziło, a nie o to, żeby po prostu pobudzić twoje emocje w zakresie tego, że czujesz się zagrożona tym, że przez 8 dni podawano ci substancję, która niesie za sobą cały szereg powikłań czy następstw. Te następstwa przede wszystkim występują po bardzo długotrwałym zażywaniu tych substancji, po miesiącu, po dwóch, po miesiącach. Ja tutaj chodzi głównie o cenę tego specyfiku i o to, że on zostaje użyty w sprawie, która jest po prostu nieskuteczna. Jakbym to powiedzieć, jest pewnym matactwem finansowym, które się robi na operacjach środków publicznych. No Marcin, ale on jest też niebezpieczny. On jest też niebezpieczny oprócz tego, że jest drogi. Jest niebezpieczny, ale w długotrwałym używaniu i chodzi o to, żeby Magda nie zajmowała swojej głowy tym, że będzie teraz przewidywała następstwo użycia 8-dniowego tego. Jesteś już zdrowa, wszystko będzie dobrze, jesteś szczęśliwa, zostajesz z nami tutaj na ziemi, nigdzie już nie uciekasz, także teraz tylko będzie coraz lepiej. Albo do mnie i coś ci podpowiem. Dobrze, dziękuję, chociaż należy do tych osób, gdzie szklanka jest zawsze do połowy pełna. Ale nie jesteś optymistą. Na samym dole mam. Ale ty to pijesz całe, wypijasz? Nie, widzisz, ja używam zawsze drewnianych rzeczy do takich, do jakichkolwiek substancji. Biorę jedną łyżkę rano, nalewam do szklanki wody i dopełniam szklankę wody do pełna, nie? Także to jest. Nie piję tego co. Teraz pytanie, tak sól himalajska to jest himalajska? Oczywiście, ja wiem, że dodają do tego jakiś tam... Tak, nie. Moja przyjaciółka ma tutaj u nas taki gabinet, gdzie oni mają solankę. Ściany, podłoga jest wypełniona właśnie solą himalajską. Ona ściąga to z Pakistanu, nie? I ma certyfikaty, także no, nigdy nic nie wiadomo, ale na pewno nie jest to z jakiegoś tam sklepu, który może oszukiwać. No, raczej jej wierzę, nie? Że to pochodzi stamtąd, nie? Że ja biorę to takimi, właśnie ważne jest, żeby mieć duże te kostki, bo wtedy trudno, to nie ma miału, nie? Czekaj, ja zaraz ją wydobędę, nie? Widzisz, to są takie duże kostki, nie? I wtedy trudno jest to zabarwić, czy nie oszukać. Magdo, ja jeszcze mam jedną uwagę do samej Magdy, bo ona jest jakby głównym podmiotem tutaj naszego dzisiejszego spotkania i z jej udziałem mieliśmy bardzo wiele tematów związanych z tym. A więc pierwsza rzecz i taka zasada, która dotyczy mojej filozofii, to jest taka, że w życiu się zawsze wszystko dobrze układa.
A jeśli nie jest dobrze, to znaczy, że jeszcze się układa. To jest na temat tego twojego pesymizmu i tej do połowy. Słuchajcie, ja wiem, co się stało dzisiaj. Ja znalazłem mojego nowego doktora, do którego będę mógł zgłosić się z pytaniami. Oczywiście, jeżeli Marcin będzie miał na to czas i przyjmie mnie. To prawda, ja już od 30 lat nie jestem w Polsce, także nie mam żadnych tych polskich jakichś tam ZUS-ów czy czegoś, ale to zawsze się dogadamy, nie? Ja jestem czysto w Ameryce, także to... Aha, no właśnie, no to zapraszam. Ja też może coś na zakończenie powiem, takie bardzo krótką sentencję, ale bardzo głęboką w sensie myśli. Nie zawsze tak będzie. Właśnie. Mamy taką nadzieję, że w końcu wystąpimy bez tych obrazków. Nie jako żaby, czy jakieś inne poczwarki, tylko... No właśnie. ...z tymi normalnymi obliczami. No właśnie. Tak jak ja mówiłam na początku, dlaczego musimy się... Tak, jakiś kamuflaż to musi być, kiedy moglibyśmy swobodnie porozmawiać na wizji. Jednak może dojdzie do takich czasów. Tak. I zapewniam was, że w życiu zawsze wszystko się dobrze układa, a jeśli nie jest dobrze, to jeszcze się układa. Jak oglądacie... A jeszcze mam taką inną, taką zawsze dewizę moją życiową, że zawsze się dzieje coś po coś. I może rzeczywiście to spotkanie i ta rozmowa dzisiejsza była po to, że może choć jedna osoba usłyszy moją wypowiedź, chociaż dzisiaj byłam chaotyczna, byłam nerwowa, no nie, miałam wrażenie, że jestem dokładnie nerwowa i to... Ale bardzo mi było miło z panami rozmawiać, ale chociażbym miała uratować chociaż jedną osobę, która by chociaż jedna osoba leżąc w szpitalu pomyślała, zastanowiła się, inaczej spojrzała na to wszystko, co wokół się nie dzieje, to warto. Warto chociaż na tej jednej osoby, prawda? A może znajdzie się więcej. No pewnie, zobaczcie, Anglia, Irlandia znosi już covidowe... jakiekolwiek te, jak to się mówi po polsku, bariery, restrykcje, chyba od 28 stycznia kompletnie zero, żadnych szczypawkowych tych certyfikatów, nie ma masek, nie, no, Australia, Kanada i Nowa Zelandia, no to jest pośmiewisko w tej chwili na świecie. Też prawdopodobnie się będą musiały niebawem ogarnąć, tak myślę, bo na razie to są w czołówce tych swoich krętactw i myślę, że w końcu powinno dojść do świadomości ludzi, że generalnie cały ten sektor jest właściwie oparty na finansach, które dotyczą najwyższych tych pułapów władzy i to myślę, że to jest główna motywacja tych ludzi do tego, żeby stosować tego rodzaju swoje rozporządzenia i inne psydory, które tutaj nas karmią. Więc powoli wychodzi słońce z chmur. Ja naprawdę mam nadzieję, że może kiedyś powtórzymy ten program, ale już z waszymi twarzami, prawdziwymi nazwiskami i nie będę musiał waszego głosu zmieniać. Także to byłoby wspaniałe. No ale na razie już chyba będziemy powoli kończyć. Czy jeszcze chcecie coś na zakończenie powiedzieć? Ja dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Więc Magda, Dziany i Marcin, naprawdę to była przyjemność wielka być z wami dzisiaj. Tak jak Magda mówiła, mam nadzieję, że nie tylko jedna osoba to obejrzy i będzie mogła wyciągnąć sobie wnioski i zdać sprawę z tego, no, że ta opieka zdrowotna, która w tej chwili jest właściwie w każdym kraju na całym świecie, nie jest adekwatna do potrzeb, jakie musimy mieć w tej konkretnej chorobie i musimy dbać o siebie przede wszystkim. Tak jak mówiliśmy, witamina D3, witamina C jest podstawą. Do tego cynk, selen, miedź. Musimy mieć to pod ręką cały czas. Ja już się przygotowałem, na przykład z mojej strony miałem cynk, mam dwie butelki. Selen też. Witamina C, to ja jestem napakowany różnej ilości, ale oprócz D3 to jeszcze trzeba mieć K2, MK7, prawda? To też jest bardzo ważne, żeby od czasu do czasu, więc suplementy, zdrowa żywność,
i zdrowy układ odpornościowy tak naprawdę jest tą bronią, którą, która nas ochroni i będziemy mogli sobie żyć właśnie długo i szczęśliwie, a nie jakieś, jak ty to mówiłeś, Dziany, jak to się ten lek nazywał? Omnico? W ogóle nie chcę nawet tego zapamiętywać, bo to wszystkie te wszystkie chemiczne leki przyprawiają mnie o... Ja nawet polopiryny nie zażywam, bo to jest... Ale to jest... Jeszcze wam powiem jedną ciekawostkę na koniec. Ten lek, jak się popatrzy na jego wzór chemiczny, to on wygląda jak taki taki klucz. Prawie liniowa cząsteczka. I takie charakterystyczne grupy ma funkcyjne. Ja zawsze poznaję te leki po tym. One mają końcówkę NIB. Bardzo dużo tych leków to są tak zwane małocząsteczkowe inhibitory enzymatyczne. W tym przypadku to jest inhibitor JAK1, JAK2, takich dwóch receptorów białek. Teraz wyobraźcie sobie, że te leki są modelowane w komputerze. Komputer robi cząsteczkę tego leku, dopasowuje do białka i później się go produkuje. No to słuchajcie, przecież komputer, tak naprawdę nikt nie wyizolował wirusa SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, zostało to zrobione przez komputerową, sztuczną inteligencję. Ale to długa sprawa, widzicie, tematy się nie kończą, więc naprawdę dziękuję ci, Magdo. Jeszcze raz przypominam, Magda to bardzo... doświadczona pielęgniarka, która no, znalazła się w szpitalu i opowiedziała nam dzisiaj całą historię swoich przeżyć z COVID-em i z tym, co tam się działo. Dziany to nasz bardzo, bardzo dobry specjalista, farmakolog, który no, odpowie nam na każde pytanie związane właśnie z lekami, czy też z suplementacją. No i dziękuję ci, Marcinie. Super lekarz, nie powiem w tej chwili jakiej specjalizacji, ale bardzo ceniony w Polsce. Tak jak mówię, kiedyś musimy zrobić program, powtórzymy to już normalnie, ale na dzisiaj to będzie wszystko. Żegnamy się z wami. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. No, trzymajcie się. Dziękujemy, zdrowia życzymy, tak? Również.